Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wita Państwa ojciec Witold Hetnar i zapraszam na spotkanie z Ojcem Świętym podczas audiencji generalnej, jak w każdą środę. Słyszymy już dźwięki dochodzące z auli Pawła VI, gdzie odbywa się to spotkanie. No, dzisiaj bardzo głośno jest tam, jak słyszymy, orkiestra, oklaski, ponieważ Ojciec Święty już pojawił się w auli, wchodzi. I drodzy Państwo, tak możemy przypuszczać, bo tak zawsze jest, że po powrocie z pielgrzymki Ojciec Święty dzieli się swoimi wrażeniami, że i również podobnie uczyni dzisiaj, ale to się okaże za chwilę. Tymczasem słyszymy radość, entuzjazm zebranych, a za chwilę usłyszymy Ojca Świętego Franciszka. Ojciec Święty rozpoczyna audiencję generalną, rozpoczynając ją znakiem krzyża i liturgicznym pozdrowieniem. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słowa i do otrzymania Jego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój niech będzie z wami i z Duchem Twoim. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Nie może miasto ukryć się miasto położone na górze. I tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto Słowo Boże. I teraz usłyszymy ten fragment Ewangelii odczytany w kilku różnych językach. De l'Évangile selon Saint Matthieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Matthew. At that time, Jesus said to his disciples, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. You are the salt of the earth. You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hid. Let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven." The word of the Lord. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Ihr seid das Salz der Erde.
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال يسوع لتلاميذه: طوبى لفقراء الروح، فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى للساعين إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون. أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. لا تخفى مدينة قائمة على جبل. هكذا فليضئ نوركم للناس، ليروا أعمالكم الصالحة، فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كلام الرب. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. W ubiegłym tygodniu odwiedziłem dwa kraje afrykańskie, Demokratyczną Republikę Konga i Sudan Południowy. Dziękuję Bogu, który pozwolił mi odbyć tę od dawna upragnioną podróż, zrealizować dwa marzenia, odwiedzić Kongijczyków, strażników ogromnej krainy zielonych płuc Afryki wraz z Amazonią, drugich na świecie,
Jest ona ziemią bogatą w zasoby i skrwawioną wojną, która nigdy się nie kończy, bo zawsze znajdują się ci, którzy podsycają ogień. A także odwiedzić mogłem mieszkańców Sudanu Południowego w pielgrzymce pokoju wraz z arcybiskupem Canterbury Justinem Welby i moderatorem ogólnym Kościoła Szkocji Ianem Grenshieldem. Pojechaliśmy razem, aby dać świadectwo, że współpraca w różnorodności jest możliwa i konieczna, zwłaszcza jeśli podzielamy wiarę w Chrystusa. Pierwsze trzy dni przebywałem w Kinszasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga. Ponownie wyrażam wdzięczność panu prezydentowi i innym władzom kraju za zgotowane mi przyjęcie. Zaraz po moim przybyciu w Pałacu Prezydenckim mogłem skierować przesłanie do narodu. Kongo jest jak diament ze względu na swoją naturę, swoje zasoby, a przede wszystkim ze względu na swoich mieszkańców. Ale ten diament stał się źródłem sporów, przemocy i paradoksalnie zubożenia narodu. Jest to dynamika, która występuje również w innych regionach Afryki i która dotyczy tego kontynentu w ogóle. Kontynentu skolonizowanego, wyzyskiwanego, plądrowanego. Wobec tego wszystkiego wypowiedziałem dwa słowa. Pierwsze negatywne, dość. Przestańcie eksploatować Afrykę. Powiedziałem kilka razy, że w świadomości ogólnej Afryka powinna być wykorzystywana. Powiedziałem, że to koniec, dość tego. Drugie słowo pozytywne. Razem, razem z godnością i wzajemnym szacunkiem, razem w imię Chrystusa, naszej nadziei. Idźmy razem. Nie wykorzystywać, ale iść razem naprzód. I w imię Chrystusa zgromadziliśmy się na wielkiej celebracji eucharystycznej. W tym czasie odbyły się potem kolejne spotkania z ofiarami przemocy na wschodzie kraju, w rejonie, który od lat jest rozdarty wojną pomiędzy uzbrojonymi grupami, sterowanymi interesami ekonomicznymi i politycznymi. Nie mogę pojechać do Gomy. Ludzie żyją w strachu i niepewności, poświęcani na ołtarzu nielegalnych interesów. Wysłuchałem wstrząsających świadectw niektórych ofiar, zwłaszcza kobiet, które złożyły u stóp krzyża broń i inne narzędzia śmierci. Wraz z nimi powiedziałem nie przemocy i rezygnacji, a tak dla pojednania i nadziei. Bardzo cierpiały i nadal cierpią. Ponadto spotkałem się z przedstawicielami różnych dzieł charytatywnych obecnych w tym kraju, aby im podziękować i dodać otuchy. Ich praca z ubogimi i dla ubogich odbywa się bez zgiełku, ale dzień po dniu sprawia, że rośnie dobro wspólne. Zwłaszcza dzięki promocji dzieła, charytatywne inicjatywy muszą mieć zawsze charakter promocyjny, czyli nie tylko pomagać, ale również sprzyjać rozwojowi. To pomaganie tak, ale też i promowanie. Entuzjastyczne było spotkanie z kongijską młodzieżą i katechistami na stadionie. Było to jakby zanurzenie się w teraźniejszości rzutowanej w przyszłość. Pomyślmy o sile odnowy, które może przynieść nowe pokolenie chrześcijan, kształtowanymi przez radość Ewangelii. Wskazałem im pięć dróg młodym. Modlitwę, wspólnotę, uczciwość, przebaczenie i służbę. Dla młodych z Kongo powiedziałem, to jest wasza droga. Modlitwa, wspólnotowe życie, uczciwość, przebaczenie i służba. Niech Pan usłyszy ich wołanie o pokój i sprawiedliwość. Potem w katedrze w Kinszasie spotkałem się z księżmi, diakonami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami. Jest ich wielu i są młodzi, bo są liczne powołania. To jest Boża łaska.
Zachęcałem ich, aby byli sługami ludzi jako świadkowie miłości Chrystusa, przezwyciężając trzy pokusy: duchową przeciętność, światową wygodę i powierzchowność. To są pokusy, powiedziałbym, uniwersalne dla seminarzystów, dla księży. Przeciętność duchowa, kiedy ksiądz pada w przeciętność, jest to smutne. Światowa wygoda, taka światowość, która jest jednym z największych, największego zła, jakie może Kościół doświadczyć, i powierzchowność. Wreszcie spotkanie z biskupami kongijskimi, dzieliłem z nimi radość i trudy posługi pasterskiej. Popudzałem ich, żeby dali się pocieszyć bliskością Boga i aby byli prorokami dla ludu z mocą Bożego Słowa, aby byli znakami tego, jaki jest Pan, Jego zachowania, Jego postawy wobec nas, współczucia, Jego bliskości, Jego czułości. To są trzy sposoby, w jakich Pan zachowuje się wobec nas. Przybliża się do nas ze współczuciem i z czułością. I to powiedziałem do księży i do biskupów. Potem druga część podróży odbyła się w Dżubie, stolicy Sudanu Południowego, państwa utworzonego w 2011 roku. Wizyta ta miała szczególny charakter, wyznaczony hasłem, które było echem słów Jezusa: modlę się, aby wszyscy stanowili jedno. Była to rzeczywiście ekumeniczna pielgrzymka pokoju, odbyta wspólnie ze zwierzchnikami dwóch kościołów historycznie obecnych na tej ziemi, wspólnoty anglikańskiej i kościoła Szkocji. Stanowiło to zwieńczenie procesu rozpoczętego kilka lat temu, w trakcie którego spotkaliśmy się w Rzymie w 2019 roku z władzami Sudanu Południowego, by podjąć zobowiązanie do przezwyciężania konfliktu i budowania pokoju. W 2019 roku były tutaj rekolekcje tutaj w Rzymie, dwudniowe, z wszystkimi tymi politykami, którzy niektórzy byli wrogowie wobec siebie, ale tutaj byli wszyscy razem i to im dało siłę, aby iść naprzód. Niestety proces pojednania nie posunął się zbyt wiele do przodu, a nowo narodzony Sudan Południowy jest ofiarą starej logiki władzy i rywalizacji, która rodzi wojnę, przemoc, uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych. Dlatego też dziękuję panu prezydentowi za gościnność, jakiej nam udzielił, i tak jak stara się prowadzić tę drogę nie do pokoju, która nie jest łatwa, za to mu dziękuję. Mówiłem nie dla korupcji, dla handlu bronią, a tak dla spotkania i dla dialogu. To jest wstyd. Tyle krajów tak zwanych cywilizowanych ofiarują pomoc południowemu Sudanowi i ta pomoc polega na broni, aby powiększać wojnę. To jest wstyd. Naprzód iść, mówiąc nie korupcji, nie handlowi bronią, a tak spotkaniu i dialogowi. Tylko w ten sposób może nastąpić rozwój, ludzie mogą pracować w spokoju, chorzy mogą być leczeni, dzieci mogą chodzić do szkoły. Charakter ekumeniczny wizyty w Sudanie Południowym był szczególnie widoczny w chwili modlitwy odprawionej wspólnie z naszymi braćmi i siostrami anglikańskimi oraz z kościoła Szkocji. Razem słuchaliśmy Słowa Bożego, razem kierowaliśmy modlitwy, uwielbienia, błagania i wstawiennictwa. W sytuacji silnie skonfliktowanej, jaka panuje w Sudanie Południowym, ten znak ma znaczenie fundamentalne i nie jest brany jako pewnik, nie jest oczywisty, ponieważ niestety są tacy, którzy wykorzystują imię Boga, aby usprawiedliwić przemoc i nadużycia. Bracia i siostry, Sudan Południowy to kraj liczący około 11 milionów mieszkańców,
mały kraj, z których z powodów konfliktów zbrojnych 2 miliony są wewnętrznie przesiedleni, a tyle samo uciekło do krajów sąsiednich. Dlatego chciałem spotkać się z dużą grupą przesiedleńców wewnętrznych, wysłuchać ich i sprawić, by odczuli bliskość Kościoła. Kościoły i organizacje inspirowane przez chrześcijan są bowiem na pierwszej linii u boku tych biednych ludzi, którzy od lat żyją w obozach dla przesiedleńców. W szczególności zwróciłem się do kobiet, one są bardzo zdolne, dobre, będących siłą mogącą przekształcić kraj. I zachęcałem wszystkich do bycia zalążkiem nowego Sudanu Południowego, bez przemocy, pojednanego i zgodnego. Potem w spotkaniu z pasterzami i osobami konsekrowanymi tego lokalnego kościoła patrzyliśmy na Mojżesza jako wzór uległości wobec Boga i wytrwałości we wstawiennictwie. W celebracji eucharystycznej, ostatnim akcie wizyty w Sudanie Południowym, a także całej podróży, powtórzyłem słowa Ewangelii, zachęcając chrześcijan do bycia solą i światłem w tej bardzo utręczonej ziemi. Bóg pokłada swoją nadzieję nie w wielkich i potężnych, lecz w małych i pokornych. To jest sposób działania Boga. Dziękuję władzom Południowego Sudanu, panowi prezydentowi, który był inicjatorem tej podróży, wszystkim organizatorom tej podróży, tym, którzy podjęli wysiłek, swoją pracę włożyli, aby ta wizyta mogła przebiegać dobrze. Dziękuję moim braciom, Justinowi Welbiemu, Ayanowi Greenshieldowi, za to, że mi towarzyszyli w tej ekumenicznej podróży. Módlmy się, aby w Republice Demokratycznej Kongo i w Sudanie Południowym i w całej Afryce, aby wyrosły ziarna Jego Królestwa Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju. Dziękuję. I teraz usłyszymy streszczenie tej katechezy w kilku różnych językach. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la semaine dernière, je me suis rendue en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. La République démocratique du Congo est un pays qui, tel un diamant, fait l'objet de querelles et de violences. Face à cette situation qui se retrouve dans d'autres régions africaines, j'ai dit deux mots dont le premier est « ça suffit » et le second « ensemble ». Avec les victimes des conflits, nous avons dit non à la violence et à la résignation, oui à la réconciliation et à l'espérance. J'ai ensuite remercié et encouragé les représentants des diverses œuvres caritatives. Aux jeunes et aux catéchistes, j'ai indiqué la voie de la prière, de la communauté, de l'honnêteté, du pardon et du service. J'ai exhorté les prêtres et les diacres, les consacrés et les séminaristes à éviter la médiocrité spirituelle, la commodité mondaine et la superficialité. Au Soudan du Sud, il s'agissait d'un pèlerinage écuménique de paix et l'aboutissement d'un parcours initié à Rome en 2019 avec les autorités soudanaises pour mettre fin au conflit. Je les ai donc invités à poursuivre l'accord de paix et la feuille de route en refusant la corruption et le trafic d'armes
pour s'ouvrir à la rencontre et au dialogue. J'ai voulu aussi faire sentir aux personnes déplacées la proximité de l'Église. Durant la célébration eucharistique finale, j'ai encouragé les chrétiens à être le sel et la lumière dans ce pays si tourmenté. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Serdecznie pozdrawiam osoby języka francuskiego, szczególnie młodych przybyłych z Francji, z Belgii i pielgrzymów z Kamerunu. Bracia i siostry, módlmy się, aby w Republice Demokratycznej Kongo i w Sudanie Południowym, aby mogły otworzyć się nowe drogi ku przebaczeniu i pojednaniu, aby rozwinęły się w całej Afryce nasiona miłości, sprawiedliwości i pokoju. Niech Wam Bóg błogosławi. Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les jeunes venus de France, de Belgique et les pèlerins du Cameroun. Frères et sœurs, prions pour que, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, puissent s'ouvrir des chemins nouveaux de pardon et de communion, et que des graines d'amour, de justice et de paix puissent germer dans toute l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, my recent apostolic journey to the Democratic Republic of the Congo and to South Sudan took me to two African nations rich in natural and human resources, yet plagued by war and violence. In Congo, I called for an end to the exploitation of Africa, appealed for peace and reconciliation, and encouraged the Christian community, and especially its many young people, to be a source of hope and renewal for the future of the nation. In South Sudan, I was joined by the Archbishop of Canterbury and the Supreme Moderator of the Church of Scotland on an ecumenical pilgrimage for peace in that young country. Together we called for progress to be made in carrying out the peace agreement and prayed for an end to violence perpetrated in the name of God. I urge the nation's Christians, and in a special way, its women, to persevere in their witness of peace and their works of fraternal charity towards all the victims of conflict and injustice, particularly the great numbers of the displaced. May the seeds they sow in faith and hope bear rich fruit for a future of peace and the growth of God's kingdom of love, justice, and peace. The Holy Father will now greet us in Italian. Witam wszystkich pielgrzymów języka angielskiego, zwłaszcza przybyłych z Anglii i Stanów Zjednoczonych. Kieruję serdeczne pozdrowienie do licznych grup młodych, uczniów, studentów tu obecnych. Nad Wami wszystkimi, nad Waszymi rodzinami przyzywam radości i pokoju od Pana naszego Jezusa. Niech Wam Bóg błogosławi. I warm welcome to the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially those from England and the United States of America. I offer a special greeting to the many student groups present. Upon all of you and upon your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you.
Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, dankbar blicke ich auf meine apostolische Reise nach Afrika zurück. Zuerst besuchte ich die Demokratische Republik Kongo, ein Land mit üppiger Natur und wertvollen Bodenschätzen, ein Reichtum, der tragischerweise nicht zum Wohlergehen aller, sondern seit Langem zu Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Konflikten geführt hat. Ich habe alle aufgefordert, im Namen Christi gemeinsam den Weg der Versöhnung und des Friedens einzuschlagen. Die Begegnungen mit den Hilfsorganisationen, mit den jungen Menschen sowie den Vertretern einer jungen und dynamischen Kirche in diesem Land geben mir große Hoffnung, dass der Weg in eine bessere Zukunft gelingen kann. Der zweite Teil der Reise führte mich gemeinsam mit dem Erzbischof von Canterbury und dem Generalmoderator der Kirche von Schottland in den unter Krieg und Gewalt leidenden Südsudan. Miteinander haben wir den zahlreichen Binnenflüchtlingen des Landes unsere Nähe bekundet und dazu aufgerufen, den stockenden Friedensprozess neu zu beleben. Unsere ökumenische Initiative war auch ein Zeugnis dafür, dass Religion immer der Geschwisterlichkeit und dem Frieden verpflichtet ist und niemals der Rechtfertigung von Gewalt dienen darf. Möge die Saat der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit in beiden Ländern aufgehen. Es folgt nun, der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka niemieckiego. Dzisiaj Kościół obchodzi pamiątkę świętej Sudanki, Giuseppiny Bakity, której świadectwo życia napełnia nas chrześcijańską nadzieją. Ufając w jej wstawiennictwo, módlmy się o przyszłość pełną sprawiedliwości i pokoju dla naszych braci i sióstr w Afryce. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Heute begeht die Kirche den Gedenktag der sudanesischen Heiligen Josephine Bakita, deren Lebenszeugnis uns mit christlicher Hoffnung erfüllt. Beten wir im Vertrauen auf ihre Fürsprache für unsere Brüder und Schwestern in Afrika um eine gerechte und friedvolle Zukunft. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después
Su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada visité dos países africanos, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan esperado. Los primeros tres días estuve en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Compartimos la fe en diversos encuentros y celebraciones. El pueblo congoleño habita en una tierra rica de recursos, pero herida por conflictos que no acaban nunca. Pude escuchar los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra, reafirmando junto a ellos la necesidad del perdón y la paz. La segunda etapa del viaje fue una peregrinación ecuménica de paz a Yuba, capital de Sudán del Sur. Fui junto con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, el moderador general de la Iglesia de Escocia, y ahí Greenhills. Allí me encontré con el pueblo de Dios sur-sudanés y suplicamos juntos el don de la concordia y la reconciliación, así como el celo apostólico para seguir siendo testigos de la esperanza y la alegría del Evangelio. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów i języka hiszpańskiego, zwłaszcza tych, którzy przybyli z Chile. Powierzamy ofiary dotkniętych pożarami w tym drogim kraju. Proszę Was też o modlitwę za naszych braci i siostry na kontynencie afrykańskim, zwłaszcza za Demokratyczną Republikę Kongo i za Sudan Południowy, aby Bóg prowadził ich ścieżkami miłości, sprawiedliwości i pokoju. Niech Jezus Was błogosławi, Święta Dziewica Was strzeże. Bardzo dziękuję. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Queridos irmãos e irmãs, acabo de visitar os povos da República Democrática do Congo e do Sudão do Sul. Pela sua natureza, os seus recursos e, sobretudo, pela sua gente, o Congo é como um diamante. Mas um diamante ensanguentado pelas contendas e violências que a sua posse motiva. Pude estar com as vítimas da violência no leste do país, dilacerado pela guerra entre grupos armados, manobrados por interesses econômicos e políticos. Trata-se de uma dinâmica que se verifica também noutras regiões da África, um continente colonizado, explorado, saqueado. Basta de explorar a África. Em vez disso, caminhemos juntos com dignidade e respeito recíproco, juntos em nome de Cristo, nossa esperança. Momento entusiasmante foi o encontro com os jovens e os catequistas congoleses, uma espécie de mergulho no presente projetado para o futuro. Pensemos na força de renovação que abriga aquela nova geração de cristãos, formados e animados pela alegria do Evangelho. A segunda parte da viagem desenrolou-se no Sudão do Sul, em Juba. Lá foram juntar-se a mim o arcebispo de Cantuária e o moderador-geral da Igreja da Escócia. Juntos, fomos para testemunhar que é possível e forçoso colaborar na diversidade
especialmente se se compartilha a fé em Cristo. Era o ponto de chegada de um caminho que vinha de trás e já nos tinha visto juntos no ano 2019 em Roma com as autoridades sul-sudanesas para assumir o compromisso de superar o conflito e construir a paz. Infelizmente, aquele processo de reconciliação não avançou e o recém-nascido Sudão do Sul acabou vítima da velha lógica do poder e da rivalidade que produz guerra, violências, refugiados e deslocados internos. Deus coloca as suas esperanças não nos grandes e poderosos, mas nos pequeninos e humildes, como nos diz a Bíblia, do princípio até o fim. É o mistério da esperança de Deus que vê uma grande árvore onde está uma pequena semente. Rezemos para que nestes dois países e na África inteira germinem as sementes do seu reino de amor, justiça e paz. Agora o Santo Padre saúda em italiano o CIES de língua portuguesa. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka portugalskiego. Życzę wam, abyście nieśli zawsze w sercu miłość Jezusa i modlitwę do Ojca Niebieskiego za wszystkich Jego dzieci, zwłaszcza za tych, którzy nie mają pokoju. Nad wami, nad waszymi rodzinami niech stąpi na was Boże błogosławieństwo. Dziękuję. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, com votos de que tragais sempre no coração o amor de Jesus e a oração ao Pai Celeste por todos os seus filhos, especialmente por quantos não têm paz. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وقال: في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو التقيت أولاً مع السلطات المدنية وقلت كلمتين: كفى ومعاً، كفى استغلال أفريقيا ومعاً للنهوض بالبلد. وفي الاحتفال الإفخارستي ناشدت الجميع أن يبدأوا بمسيرة مغفرة وشركة ووحدة ورسالة، ثم التقيت بضحايا العنف في شرق البلاد واستمعت إلى شهاداتهم وقلت معهم لا للعنف والاستسلام ونعم للمصالحة والأمل. والتقيت أيضا بممثلي بعض الأعمال الخيرية لأشكرهم وأشجعهم على عملهم من أجل الفقراء. والتقيت بالشباب ومعلمي التعليم المسيحي واقترحت عليهم خمسة طرق لبناء المستقبل، وهي الصلاة وحياة الجماعة
والاستقامة والمغفرة والخدمة. ونصحت الكهنة والشمامسة والمكرسين والإكليريكيين أن يكونوا خدام الشعب شهوداً لمحبة المسيح، وأن يتغلبوا على ثلاث تجارب، وهي الفتور الروحي والراحة بحسب روح العالم والسطحية. ودعوت الأساقفة إلى أن يكونوا أنبياء للشعب بقوة كلمة الله وعلامات على شفقته وقربه وحنانه. وفي الجزء الثاني من الزيارة في جوبا عاصمة جنوب السودان، كانت زيارة حج مسكونية من أجل السلام، وقمت بها مع رئيس الكنيسة الإنجليكانية ورئيس كنيسة سكوتلندا. وظهر الطابع المسكوني فيها عندما صلينا معا، ومن ثم التقيت بالنازحين داخل البلد واستمعت إليهم وشجعتهم ليكونوا بذارا صالحة لجنوب السودان. وطلبت من الرعاة والمكرسين أن يكونوا رحماء وودعاء ويعملوا من أجل خير الناس. وشجعت المسيحيين في الاحتفال الإفخارستي ليكونوا ملحا ونورا في تلك الأرض المضطربة، لنصلي إلى الله لكي تنبت بذار المحبة والعدل والسلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وفي كل إفريقيا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Pozdrawiam wiernych języka arabskiego. Zachęcam was, abyście się zaangażowali w waszej ziemi, w waszych ojczyznach, w waszej historii, do nietracenia nigdy nadziei, abyście byli wierni powołaniu Bożemu, do bycia solą ziemi i światłem świata. Niech Pan wam wszystkim błogosławi i niech was zawsze strzeże od wszelkiego zła. أدعوكم إلى أن تكونوا ملتزمين بأرضكم ووطنكم وتاريخكم، وألا تفقدوا الرجاء أبداً، وأن تكونوا أمناء ومخلصين لدعوة الله، وهي أن تكونوا ملح الأرض ونور العالم. بارككم الرب جميعاً وحماكم دائماً من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W ubiegłym tygodniu odwiedziłem Demokratyczną Republikę Konga i Sudan Południowy. W Kinszasie zgromadziliśmy się na uroczystej, radosnej celebracji eucharystycznej. Podczas spotkania z ofiarami przemocy na wschodzie kraju wysłuchałem ich wstrząsających świadectw. Spotkałem się też z przedstawicielami dzieł charytatywnych. Na entuzjastycznym spotkaniu z młodzieżą i katechistami ukazałem im drogi duchowego rozwoju. Modlitwę, wspólnotę, uczciwość, przebaczenie i służbę. Księży, diakonów, osoby konsekrowane i seminarzystów zachęcałem, by służyli ludziom jako świadkowie miłości Chrystusa. Biskupom przypomniałem, by byli znakami współczucia Boga i Jego bliskości. Podróż do Sudanu Południowego była ekumeniczną pielgrzymką pokoju. Odbyłem ją razem ze zwierzchnikami wspólnoty anglikańskiej i kościoła Szkocji. Apelowałem do władz o realizowanie porozumienia pokojowego, przeciwdziałanie korupcji i handlowi bronią.
Spotkałem się z dużą grupą tamtejszych przesiedleńców wewnętrznych, umacniając ich i pragnąc, by odczuli bliskość Kościoła. Pasterzom i osobom konsekrowanym wskazałem na Mojżesza jako wzór posłuszeństwa Bogu i wytrwałości w modlitwie. Podczas Eucharystii zachęcałem chrześcijan, by byli solą i światłem na tej ziemi. Módlmy się, aby w tych krajach i w całej Afryce wzrastało Boże Królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Sabato 11 febbraio, memoria della Beata Maria Vergine di Lourdes, si celebrerà la giornata mondiale del malato. Ricordiamo nella preghiera i nostri cari malati perché siano circondati dall'affetto e siano assicurate loro le cure sanitarie e l'accompagnamento spirituale. Preghiamo anche per gli operatori sanitari e per tutti quelli che si prendono cura degli infermi. Vi benedico di cuore. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. W sobotę 11 lutego we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich chorych. Niech będą otoczeni serdecznością i mają zapewnioną opiekę zdrowotną oraz towarzyszenie duchowe. Módlmy się także za pracowników służby zdrowia i wszystkich, którzy opiekują się chorymi. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Moja myśl idzie teraz do narodu Turcji i Syrii, boleśnie doświadczone przez trzęsienie ziemi, które spowodowało tysiące zmarłych i rannych. Wyrażam moją bliskość wobec tych narodów, ich rodzinom ofiar, wszystkim tym, którzy cierpią z powodu tego niszczącego doświadczenia. Tym, którzy angażują się w pomoc, wyrażam swoją solidarność tym krajom już doświadczonym przez długą wojnę. Módlmy się razem, aby ci nasi bracia i siostry mogli iść naprzód nawet wobec tej tragedii. Niech Maryja ich chroni. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Kieruję serdeczne pozdrowienia do pielgrzymów języka włoskiego, szczególnie pozdrawiam delegację Marszu Benedyktyńskiego. Pozdrawiam Stowarzyszenie Pielęgniarzy Szpitalnych, również Instytut Sióstr Sakramentynek z miejscowości Cesano Maderno i zespół muzyczny z miejscowości Fiano Romano, którzy tutaj już nas dali się już słyszeć. I podczas audiencji też nadal będziecie grać. Nie zapominajmy o cierpieniach narodu ukraińskiego, tak umęczonego przez to zimne, bez światła, bez ogrzewania, który doświadcza ciągle wojny. Moja myśl idzie w końcu, jak zawsze, do młodych, do chorych, do nowożeńców,
Jesteśmy w czasie nowenny przygotowania do Święta Matki Bożej z Lourdes, które będzie w najbliższą sobotę, 11 lutego. Przyzywam nad Wami opieki Matki Bożej, aby z Was zachowała Was zawsze radosne serce i wspierała Was zawsze na drogach Waszego życia. Wszystkim Wam błogosławię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I tak, drodzy Państwo, dobiegło końca dzisiejsza audiencja generalna, podczas której Ojciec Święty podzielił się swoimi doświadczeniami i refleksjami z podróży do Afryki, do Republiki Demokratycznej Konga i do Sudanu Południowego, jak to słyszeliśmy. Bardzo Państwu dziękujemy za to wspólne trwanie przy Ojcu Świętym i bierzemy sobie do serca Jego intencje, które właśnie z nami teraz dzielił podczas tej audiencji. Bardzo Państwu dziękuję, życzę błogosławionej środy. Kłania się Państwu Ojciec Witold Hetnar. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.